cały czas jestem przy tym drzewie, wracam do domu. Zobacz. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tego to od razu wezmę, bo zapomnę. Dziesiąty. O, patrz, wyrwałem z tym. Siema, witam na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj obczajmy, jak zwykle, przy drodze coś ciekawego. Znów eleganckie buty. O. Zobacz. Wygląda jak prawdziwe, a to pewnie zajączę. O, podgrzybek. Dobra, tu gdzieś obok musi być na pewno drugi. Zobacz, rośnie sobie jeden z drugim tutaj. Zobacz, jakie ładne. Muszę się śpieszyć, bo cały czas jakieś auta jeżdżą z grzybami. Gość obserwuje. Wiesz, był trochę dalej. A ja podszedłem kawałek i już parę sztuk znalazłem. Uważaj, bo tu barszcz Sosnowskiego rośnie. Ty zobacz, tutaj chyba nikogo nie było. Tutaj rośnie sobie. Zobacz, jeszcze tutaj. Kolejny podgrzybek. Ten to taki spory. Podgrzybki to taka podróba borowików. Tak jest. I kolejne bandyty rosną. Ciekawe, co to jest. No jak, zobacz, jakie ładne podgrzybeczki. Jeszcze szyszka w gratisie. Zobacz, już parę sztuk jest. Jestem cały czas przy drodze. To się nazywa dobra miejscówka. Odchodzę od tego grzybka. Odchodzę tutaj. Jest następny. O, zobacz. Wszystko zbieramy przy drodze. O, widzę następny kosiarz umysłów. Patrz, nie trzeba suszyć. Zostawisz w lesie, będziesz miał wysuszone. Tu jakiś taki widzę pokrzywdzony przez los. Patrz, sparzył się od gorąca. Dobra, i tak idzie na suszenie. Już kobieta będzie zadowolona, bo podsuszony. A kto to tu się schował? Kolejna podróba prawdziwka? Ważne, ważne, że jest. Zobacz, jaka dobra miejscówka. Patrz, jaki suchy. No, podsuszony. Będzie dla gości. No, na pewno podgrzybek? Zobacz, jaka piękna sztuka. Zobacz. Zanim tu przyszedłem, to po drodze jeszcze trzy znalazłem. No! A jest, zobacz. Jaki mały potrafi cieszyć. Oko. Czekaj, wyciągnij go. O, zobacz. Bajka. Nieopodal krzaczka. Patrz, schyliłem się po tego i już jest następny. Ale wysyp dzisiaj. Chyba trufla rośnie. Ale widzę tutaj, patrz, ktoś zgarnął, korzonka zostawił i poszedł. Mam, ty, zobacz. Myślałem, że prawdziwki. No, widzę trufla amerykańska. A w tym miejscu gościu właśnie znalazł podgrzybka. A zobacz, tutaj nie widział. Jakiś chyba nie dowidział. Zobacz, jak kolor zmienia, jak się go dotknie. Cyk. I już jest siny. Myślałem, że ktoś przy pasacie się kręci. Chyba ktoś łazi. Teraz obczaimy. Czekaj. Może jakiś grzybiarz. Nie ma takiego wiatru, żeby gałęzi łamało. Dobra. Wsiądzie, mocy się przerazi i będzie po zawodach. Zobacz, tutaj jest grzybek. No go bierzemy. Poczekaj. Bierzemy grzyba i zobacz. Tu rosną kolejne dwa. Ty zobacz, następny. Tutaj jarzębinka rośnie i pod jarzębinką kolejny. Może jakaś odmiana z jarzębinką. O, ten to przynajmniej taki spasiony trochę, wiesz. Grubszy. Ten to oko cieszy przynajmniej. Przy drodze coś tutaj rośnie, to 100% nikogo nie było. Zobacz. Chyba faktycznie nikogo tu nie było. To musi być zaraz drugi. Przestałem liczyć po 40 sztukach. Zobacz, jedzie kolejny grzybiarz. Muszę chować telefon, bo zaraz powie, że grzyby mu kradnę. Kurwa, pasata będzie kradł. Nie, myślałem, że pasata zawinął. Nie, pojechał dalej. Ty zobacz tutaj, co znalazłem. Patrz, jaki spory. Duży taki. Przystępny. Kto mówił młody, jak barszcz w Wigilię. Koszyk mam jakiś taki normalny. Zebrałem swoje, bo na zakupy miała jechać. Teraz będzie szukać. Zobacz, jest kolejny. O, patrz, tu przy koszyku następny. Mega szoty. Zobacz. Kolejny, tylko taki trochę suchowaty. Bajka. O,
właśnie czegoś takiego szukałem. Trochę poobgryziane. Poobgryziane było, czy jak to się wysławia? Zaraz brosa nie będzie widać. Najważniejsze, żeby wziąć buty wygodne. Już czuję coś wpięte, ugryzło. No faktycznie coś swędzi. Jakiś kleszcz mnie siedział. Kolejny jakiś suszak. Nie wiem, czy go brać. Wezmę. Może się nikt nie zorientuje na chacie podczas przebierania. Papieżaka znalazłem, już jest dobrze. Tu chyba całymi rodzinami srać chodzą ludzie. Ktoś ci pokaże. Kolejny grzybiarz. Wszyscy po południu na grzyby jadą. A ja mam tutaj grzyba, zobacz, jest jeden. Tutaj przed chwilą przecież taka rodzinka była z dziećmi. Zobacz, jak oni zbierali elegancko. Ty, gdzie on pojechał? Tam już dalej pojechał. Dobra. O, tu kolejny rośnie. Gdzie jest? O, widzisz? Ty, ale miejscówka na podgrzybki. Patrz, nie chcę cię denerwować, ale tu rośnie kolejny. O, zobacz. To faktycznie. Łazili, nic nie znaleźli. Czekaj, gdzie tu jest? Pa! Przy koszyku jeden jeszcze. Dobra, dawaj go tu. O, odkładaj. Czekaj. Bo ja już widziałem następnego. O, tutaj. O. Komary znów latają. Ten bros to jakiś taki słaby trochę. Jest następny. Źle telefon złapałem. Nie nagrało, było. Później powiedzą, że sobie podrzuca do koszyka. Patrz, tu jest taki jakiś rozwalony, ale obok jest następny. Zobacz. Sypało grzybami. I to wszystko przy drodze. Jakby jakiś wilk przyatakował, to wiesz. Masz czas, żeby uciec. Patrz. Tutaj rosł od pani Krysi, a tutaj kolejny rośnie. Zobacz, jaki elegancki. Trzeba się brosem popsikać, bo znowu komary tną. Patrz, a tam rośnie następny. Dobra. Czyli ile koszyk zostawiłem. Wiedział, to bym się z koszykiem przeszedł. Upadł mi. Kolejny, zobacz, jaki ładny. O. Ale wysyp grzybów. U, jakiś ten poleciał. Dobro. Ty, a zobacz tutaj. Patrz, tu, tu i tam. Ale jazda. Kurczę, i tutaj. Dobra, czekaj, bo tu nie wiem od czego zacząć, bo jeszcze tam zostawiłem dwa. Dobra, czekaj. Wrócimy po tamte dwa. Kolejny grzybiarz pojechał. Czekaj, gdzie one były? A, widzę je, dobra. Ty zobacz. Jeden. Ale wysyp drugi. No już następny. Trzeci. Czwarty, a już tam mam parę sztuk przecież przed koszykiem jeszcze. Ja cię kręcę. Piąty. Szósty. Siódmy. Patrz, na chwilę bez koszyka wyszedłem. Ty, trzeba to zbierać, bo to będzie lipa. Dawaj go. Zobacz. Na bank jeszcze tutaj coś jest obok. Już nie wierzę, że nie. Jest, o, zobacz tutaj. Zobacz, następny. Gdzie mój koszyk? Tutaj. O, jeszcze tutaj dwa zostały. Zobacz, ile ich jest. Patrz, w jednym miejscu tutaj. Zobacz, tutaj jest. Tutaj rośnie. Drugi, trzeci. Czwarty. Piąty. Idziemy dalej. Szósty. Siódmy. Tutaj. To nie wiadomo. A,
Czekaj, 7. 8. To a la kurka, to nie. 9. 10. Jest co zbierać. No i atakujemy następne tutaj. Zobacz, to jest taki suchowaty. Dobra, zostawię go. Niech sobie rośnie. Chociaż mógłby być dla gości. No i następnego. Czyli był tu kolejny. No. Zobacz, jaki ładny. Ten to bajka. Patrz, koszyk położyłem, a tu już następny rośnie. Nie wiem, czy moja żałuje, że na ryby nie jeżdżę. Tak jest! Kolejna atrakcja tego wieczoru. Ale mam farta dzisiaj z tymi rybami. Mały, ale jary. Dobra, je. Jesteśmy. Zobacz, jaki. Ekstra klasa. Wyrywaj go. O. Bajka. Ja tu jest, co to? Fu, jakiś gołąbek się trafił. Co to, kurka? Nie, o, ale obok. To nie jest kurka, zobacz, jaki ładny. Na bank coś tutaj rośnie w tych krzakach. Czekaj. Jak nie zobaczy, nie sprawdzę, to nie uwierzę, o. Jednak warto zobaczyć. Jak ci grzybiarze zbierali, że oni tego nie widzieli, zobacz. Patrz, byłem tutaj. Poznaję to miejsce, bo grzyba zgubiłem. Ty, no nie gadaj, że grzyb tutaj rośnie. On rośnie? Ty, rośnie. Patrz, byłem tu przy drodze, tutaj znalazłem podgrzybka. A tutaj rośnie kolejny. Przy drodze możesz się przejść i też znajdziesz. Zobacz, jaki piękny. Aż żal zrywać, może zostawię. Ty, no bajka, kosmos, zobacz, jak on się w słoneczku odbija. O. Ale widzę już uzębienie słabe. Trzeba już wiedzieć, już trzeba uważać, gdzie się koszyk kładzie, bo już można nastąpić na któregoś. W sumie tylko jeden gatunek jakoś rośnie w tym lesie. To jest dziwne. Chciałeś inne grzyby? To smacznego. Zobacz, co znalazłem. Trufle. Nie, no żartuję, zobacz. Jakiś śmietnik, wiaderko, ławeczka. Można usiąść. Ty czujesz to? Bajka. Można usiąść, o. Ktoś wystrugał. Piwko walnąć. Zobacz, tutaj się nic nie dzieje. Super miejscówka. O, tam coś rośnie. Siadaj na tym. Ja polecam, pani. Kultura i wiaderko jest. Zawsze lubiłem takie klimaty, że siedzisz sobie w lesie, piwo pijesz. Bajka. Dobra, idziemy, bo zaraz ktoś zobaczy. Dobra miejscowa. Grzybiarze jadą, nie wiem, czy będzie widać. O, pojechali, zobacz. O, a tutaj to chyba jakaś nieudana inwestycja wyszła. No ta droga słabo uczęszczana, to po co? Jakiś suchy. O, nie wiem, dać go na suszenie? Jak jest zdrowy, to go wezmę. Obczajamy. Ty, no zdrowy. Ale przyznaj mi rację, ładnie by się komponował z barszczem w Wigilię, nie? Tutaj biały, tu czerwony barszczyk. Rozglądam się. Jest jeden grzyb, jest drugi. A ja tu chciałem się odlać. Dobrze jest, o, nawet zdrowy. Co to? Kulka? Ty, zobacz. Plastikowa kulka od pistoletu. Widzę, już jest taki jeden suchy, dobra. Chyba, że to faktycznie jakiś prywatny las. No ale co? Tabliczek nie było. O, widzę jakaś rodzina. Oj, a może? Nie, to zajączek. Zobacz, zajączek. Zobaczcie, kolejny grzybiarz jedzie. O, zobacz, to chyba kępkowiec, ale nie jestem pewien. Bros. On chyba działa tylko na twoje sumienie, że w ogóle się czymś popsikałeś. Jest, jest następny, zobacz. Jaki ładny, o i tu następny rośnie. Zobacz. Ładny. O i tyk, poszedł. O, jest następny, zobacz. Jakiś grzybiarz jedzie. Dzisiaj ruch. Oni jeżdżą z miejscówki na miejscówkę. A ja mam, zobacz, a ja mam
w jednym miejscu tyle grzybów. Porządna gmina, nawet w lesie hydrant stoi. Czuję się bezpiecznie. Zobacz, tutaj jak na dożynki poszedł Hawryluk 15 sierpnia, jeszcze owsa nie skosił. Panie Andrzeju, odpowiadam, to nie z okórki, nie zbieraj pan ich. Bo przecież ona z domu wygoni. Zobacz, jaka bajka. Tutaj następny. O, ten już trochę starszy. Będzie na suszenie. I następny. Zobacz, w jednym miejscu. Tam jakiś ten jest duży. Czekaj, położymy go tutaj. To co to rośnie? O, to już jakiś sierściuch. Tego nie zbieramy. Czekaj. Dawaj zobaczymy tego. Jestem ciekawy, co to rośnie. Też jakiś coś z rydzów. O, ale za to kawałek dalej. Zobacz, jaki elegancki. Jest wyciągnięty. O, kolejna podróba prawdziwka. O, zobacz. Droga. Jest kolejny. Pan nawet w lesie nie. A tutaj co to za czapa wystaje? Pewnie zajączek. Tak mi się... No, coś z... taki sitak. Sitak zajączek. Nie wiem, co to za grzyb. Jakiś dziwny. Nie mam pojęcia. Może jakiś zdrowy ludzie zbierają. Też coś rośnie, co to? Co to może być? A tutaj, o, następny grzybek rośnie. Zobacz. Są kolejne dwa. W sumie znalazłem jeszcze trzeciego. Jeden, dwa, trzy. Dobra, no czapka mi odpadła znowu. Niedobrze. Znowu będziemy na minusie. I tutaj taki malutki. Trochę dalej, a ten to taki sporadny widzę. O, tutaj jakiś suchy. Dobra, tego nie będę zrywał. Tak, gości może być. Zobacz, jakie wnyki zestawione. Wiem czemu ktoś go tu zostawił. Ktoś sobie poustawiał, żeby nie zmokło. Tam jest następny. O, i cyk, i następny. Panie, pozwolenie na budowę jest? Jest, kolejna. Miałem wyłączyć. A już jest. O, i następna sztuka. Zobacz, jaki ładny. I to mi się podoba. Pióro dzięcioła. Kto je znajdzie, zgarnie cały koszyk grzybów. Powiem ci tak, ludzie są leniwi jak zwierzęta, nie? I po krzakach nie chodzą, nie szukają. No i dlatego ja też tam nie pójdę, bo mi się nie chce. Tu może coś się trafić. Tu już czyjaś chata, nie ma się co tu kręcić. No zobacz, na otarcie łez. Jeszcze coś znalazłem. Tu widzę następny rośnie. Taki mniejszy. O, można jeszcze się zatrzymać na chwilę. Nie chcę się tu kręcić, bo tu ktoś mieszka. O, zobacz, jest kolejny. Kora obtarta. Pod czym ty stoisz? Bierz go i spadaj, bo tu zaraz coś na łeb spadnie. O, wiedziałem, że coś tu znajdę. Miałem stąd spadać, ale jak są grzyby, to wiesz. Buty eleganckie, to szybko będę uciekał. Zobacz, z jakiego daleka odczaiłem grzyba, że coś tu rośnie. Czujesz to? I pod krzaczkiem sobie rósł. Oto, coś tu ryło. Ale grzyb został, zobacz. Przeryte, ale grzyb został. Znowu sterta krzaków. Coś dużego. Ten tu już jest leciwy taki. Niedawno mówiłem, że starych grzybów się nie zbiera. No nie? No pewnie, że nie. Ale o, nasuszenie będzie w sam raz. Czekaj, jakiś taki... Coś tu łaje. Ty, nic się nie dzieje. Dobra. Wysuszymy, dawaj, bo tu następnego gdzieś widziałem. O, trzeba go wyjąć jakoś. Ten to trochę mniejszy. Jest, zobacz. Miło podal krzaczka rósł sobie. I kolejne krzaki, zobacz. Tylko łepek wystaje. Na środku drogi coś zawsze też rośnie, zobacz. Nawet ten chyba nie spacerował za bardzo.
Jest, znalazłem coś, zobacz, jest następny. O, dobra. Tu kolejne rosną, zobacz, jest, o cyk, tylko wyciągasz, smku. Wiem, powinno się wykręcać, o, jakoś spoko. Tutaj w dole coś widzę, rośnie. Nie wiem, czy... O, i następny. Nie wiem, czy mi się chce tam schodzić. Schodź. Gdyby to były prawdziwki. Już coś gałęzie powpadały. To by się opłacało. Ty, zobacz, dwie sztuki tam rosną. Jakie ładne. I kolejne dwie sztuki. Już jest co pokazać w internecie. Chociaż raz. Chyba wilczy szaniec albo jakieś bunkry. Zobacz. Nawet nie zauważyłem. Strach podchodzić. Człowiek naoglądał się w rąk turn. Jazda. I koło. Stare jakieś. Dobra, trzeba tutaj powoli obejść temat i spadać stąd. Weź tu spadaj. Weź tu spadaj. Jak tu grzybów tyle. No! Zobacz, tutaj rośnie. Tutaj rośnie, tutaj rośnie. A już tam dalej obczaiłem następnego. Zobacz na tego. Ty zobacz, co znalazłem. To jakiś tęgoskór czy coś takiego. Niby jest niejadalny, ale gdzieś tam w Europie ludzie go jedzą i generalnie trochę smakuje trufle. Jak trufla smakuje. W trawach nie ma co szukać grzybów. Zrazu wam mówię. Ty zobacz, na środku drogi. To mi wygląda na prawdziwka. Ale bardzo suchy. O, już coś mu się stało. Ta, ślimaki go objadły. W ogóle jakiś dziwny. Ale to prawdziwek jest. Nie zbieram. Trzeba czywych prawdziwków. Jama. Sporaba. Jama nas nie interesuje. Ta, kolejny as. Znowu w las. Może wisiał. I jak przylas. O, zobacz. Jeden. Drugi. Też już taki suchy, nie? Ale o. Pójdzie. Miś tutaj. Ale patrzę, tutaj grzybki rosną w tym o miejscu. Odłożyłem koszyk, a tutaj cyk. Jest jeden. O, jest następny. Tutaj obok rósł. Czyli było więcej sztuk obok siebie. Jest. Jest kolejny. I proszę, za drzewem kolejny rośnie. Już czuję, jak mi igły za koszulkę powpadały. Zajdę. A tam już pasata nie ma. No ale grzyby za to będą. Zobacz, już coś tam pod protką rośnie. Zostawiłem, wyszedłem na rekonesans. Nie dość, że pasata ktoś zwinie, to jeszcze bez grzybów zostaniesz. Ten koszyk tu jest, bo tak obeszłem. Na środku drogi rośnie, czujesz to? Dobra, zobaczymy co tutaj. Bo już widzę coś jest. Nie za dużo, nie za mało. O, bardzo ładny grzybek. Dobra, przejdziemy przez te chaszcze, może akurat coś będzie. Czekaj, jest coś tutaj? Coś jest niby, ale nie, to jakiś muchomor. Co jest z muchomoru? Dobra, wracaj. No i co? Wlazłem, a tu nic nie ma. Myślę, wrócę. Bo i tak chciałem tu zajrzeć, no i opłacało się. Co to rośnie? Znów przy drodze. Pa. Droga. Tutaj. Widać, że gościu po drzewo nie chodzi. Jakby metr mu zbrakło, może by się nie szczaił nawet. No! Patrz. Kolejny. Przy drodze rośnie. Pa. Odłożysz koszyk? Jest następny. Cały czas jestem przy tym drzewie, wracam do domu. Zobacz. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty.
szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Ja go to od razu wezmę, bo zapomnę. Taki wysyp to ja lubię. O, jeden. Tutaj kolejne dwa. Jest to następny. Dobra, gdzie ten nóg? Nowy nożyk. Hop. O, więcej jest sztuk, bo jeszcze tego nie policzyłem. Jestem ciekawy, co tutaj rośnie. Patrz. Jest. To było ze 13 w jednym miejscu. Tak patrzę tutaj pod tym, nie? Jak tutaj były te podgrzybki, może coś rośnie. I patrz, podnoszę krzaki. O, i tutaj widać, jest już, patrz. Pod spodem jest jeden. Teraz go wyciągniemy. O, bardzo ładna sztuka. A już jak grzebałem, to znalazłem kolejnego. Chyba, że tu jeszcze pod spodem coś rośnie. Nie. Dobra, wyciągamy go. Czonek był zdrowy, to mi się urwał. Najlepsze są te komentarze czasem. Bo tam ludzie czasem... najlepsze są takie komentarze, kiedy ktoś stawi, że nazbierał, nie wiem, grzyby, wiesz, w jeden koszyk, w drugi koszyk. Już nie miał w co ładować, bo akurat, nie wiem, gdzieś trochę dalej mieszka. Jeszcze w reklamówki, niekoniecznie te z Biedronki, coś tam naładował. I tam komentarze, nie? Szczególnie tych, którzy nie chodzą na grzyby, że jak to tak można zbierać tyle grzybów? Że coś dla innych trzeba zostawić. Jak ja to czytam, to normalnie cisnę bekę. No kurczę, ktoś nazbierał, pochwalił się, to zamiast powiedzieć, że spoko, nie? Ewentualnie powiedz, co to za miejscówka. To nie, to oni ci nie powiedzą, nie? Znaczy, powiedzą, czemu mają nie powiedzieć? Przecież oni już z tej miejscówki wyzbierali wszystko. Patrz, znów są krzaki, znów się rozglądamy i zobacz. Nie no, pod spód tam ręki nie wsadzę, ale zobacz tutaj. Jest? No jest, to nie ma co panikować. Zobacz, o, i gdzieś tutaj przy nuzi widziałem. Jest kolejny. Nic nie nazbierasz po weekendzie. Nic nie nazbierasz. A tu okazało się, że jednak nazbierasz. Obstawiałem, że jak tutaj ludzie są wcześniej, ta matka z dzieckiem i tam z ojcem, no i tu łazili. To dziecko chyba spokoju mnie dawało, bo chciało albo wrócić, albo nie wiem. No i jak pojechali, to myślałem, że pewnie obeszli, zobaczyli, że jest lipa i wracają, nie? A to się okazało, że słabo patrzyli. Wyglądają jak zajączki. Nie wiem, czy je zbierać, czy przejdą selekcję. Także grzybobranie udane. Zobacz, ile grzybów nazbieram. Ty zobacz, i to taki spory koszyk. O, moja będzie zadowolona. Jak nigdy nic nie przynosiłem, to nagle koszyk będzie. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że byliście ze mną. Generalnie miałem jechać trochę dalej. Nie do tego lasku za mną, tylko tam jeszcze, o, tam gdzie się droga kończy mniej więcej. No ale zawsze będzie okazja, to wyskoczymy jeszcze raz. No dobra, trzymajcie się, do następnego.